Europa bez granic, powszechny dobrobyt i wspólna świadomość europejska. To wszystko, o czym marzyły całe pokolenia Polaków. Nareszcie miało stać się naszym udziałem. 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Wreszcie mogliśmy powiedzieć, mamy to. Przez te 10 lat do Polski napłynęło mnóstwo unijnych pieniędzy. W ciągu tych 10 lat zmienił się nasz kraj, a także od 2009 roku dzięki Stowarzyszeniu Puszcza Notecka zmieniła się nasza gmina. Właśnie o tym będzie ten film. Ze środków zewnętrznych lokalnej grupy działania Puszcza Notecka dokonano modernizacji gminnego kąpieliska nad Jeziorem Młyńskim w Prusimiu. W ramach realizowanego zadania pobudowano nowe pomosty oraz wyremontowano pomieszczenia sanitarne i gospodarcze. Zadbano także o miejsca wypoczynku i rekreacji, które stanowią doskonałą wizytówkę dla naszej gminy. Poprawa estetyki miejsc publicznych zwiększa ich atrakcyjność oraz sprawia, że są one częściej i chętniej odwiedzane przez naszych mieszkańców oraz przybyłych turystów. Jednym z tych miejsc jest plac imienia Zbigniewa Tylkowskiego, znajdujący się przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kwilczu, powstały w ramach projektu pod nazwą Zielony Zakątek – rewitalizacja terenu zieleni wraz z budową placu zabaw jako miejsce rekreacji i wypoczynku w Kwilczu, współfinansowanego ze środków zewnętrznych lokalnej grupy działania Puszcza Notecka. Ocalić od zapomnienia. Inaczej przepisy kulinarne naszych babci. Taki projekt zakładał organizację warsztatów kulinarnych w Świetlicy Wiejskiej w Kurnatowicach. Uczestnicy warsztatów zapoznali się również z propozycjami stroików świątecznych, dekoracją potraw oraz aranżacją stołu na każdą okazję. Świetlica w Kurnatowicach pozyskała nową zastawę stołową, sprzęt AGD, jak również sprzęt multimedialny, rolety zewnętrzne oraz huśtawkę ogrodową. Beneficjentem funduszy europejskich stało się również Upartowo. Świetlica Wiejska została doposażona m.in. w sprzęt AGD, sprzęt medialny, stoły oraz krzesła, regały kuchenne, sprzęt grillowy oraz ogrodniczy. Przy pomocy dotacji z Unii Europejskiej, za pomocą lokalnej grupy działania Puszcza Notecka, Upartowo dobrze wykorzystało szansę, jaką dała Unia. Pozyskane środki miały znaczący wpływ na rozwój i atrakcyjność tej miejscowości. Co ty wiesz o funduszach europejskich? Fundusze europejskie to możliwość realizacji wielu inwestycji w naszej gminie. Unijne dotacje to szansa dla nas wszystkich. Program operacyjny Kapitał Ludzki to szansa na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z naszej gminy. Fundusze europejskie to także program operacyjny Kapitał Ludzki. Dzięki temu programowi możemy wspierać ludzi potrzebujących pomocy. Dzięki funduszom europejskim mam swoją własną firmę. Moja przyszłość zawodowa jest w moich rękach. Zmień swoją rzeczywistość na lepszą.